Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Jak widzicie, przed nami jest pole mokotowskie, a konkretnie staw centralny, który się przebudowuje, chociaż pewnie wszyscy z Was, którzy oglądacie ten film, macie odczucie, że dużo na tym placu budowy się nie dzieje. Ja również takie odczucie mam i nie będę ukrywać, że opóźnienie jest. Pierwotnie, tak od końca, zaczynając dzisiejszy odcinek, realizacja tej inwestycji miała zostać zakończona pod koniec tego roku, w ostatnim kwartale. No ale chyba wszyscy możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest realne do zrealizowania. Oczywiście, że nie. Ja raczej bym celował w to, że może na wakacje 2023, ewentualnie za rok, pole mokotowskie będzie już z nowym stawem centralnym. I chodzi głównie o niego, jeżeli chodzi o utrudnienia, ale może najpierw pokrótce opowiem Wam mniej więcej, co tu właściwie się zmienia, jak to wygląda i tak dalej. O ile informacje od miasta stołecznego Warszawy co do tej inwestycji ostatnio się urwały przez tą problemy, to trochę tam jakiś ciekawostek mam dla Was oczywiście przygotowanej. Po pierwsze, projekt modernizacji pola mokotowskiego obejmuje liczne nasadzenia zieleni i nowy naturalny układ wodny. W wypadku pojawił się m.in. 55 nowych drzew, ponad 6 tysięcy krzewów, 17 tysięcy bylin i niemal 1,5 hektara łąk. Główny staw zostanie ponad podany naturalizacji, z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią się strefy naturalnej roślinności. Rozbudowanie i cały ten proces już pokazywałem Wam jakieś pół roku temu na kanale, więc to już jakiś czas temu się działo. Natomiast na brzegach, jak powiedziałem, będzie naturalna roślinność, będąca schronieniem dla zwierząt, przynajmniej w teorii. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych, porośniętych roślinami. Co ważne, dla płazów żyjących obecnie w wystawie, powstanie tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni im schronienie i umożliwi rozmnażanie. Inwestycja prowadzona będzie pod nadzorem przyrodniczym i z poszanowaniem istniejącej roślinności. Oczywiście. Natomiast w tymże miejscu chciałbym pokazać jedną rzecz. Po pierwsze, po prawej macie budynek pod stacji elektronicznej, a po lewej mamy osoby, które tutaj pracują oczywiście na budowie. Ja nagrywam ten film dla Was wczoraj i zwróćcie uwagę, jak było zimno. Tutaj nawet ognisko, robotnicy musieli już się rozpalić faktycznie. Trochę zerknęli faktycznie na Redona, jak to macie, ale no nie będę im przeszkadzać, tak jakby. Umówmy się, nawet jak ja tutaj stałem przez te pół godziny latając z dronem, to było mi zimno. Ale wracając już do meritum. Jak widzieliście przed chwilą, tam po prawej stał budynek pod stacji elektrycznej. I to jest główny element całego problemu, jeżeli chodzi o to wszystko, co tutaj się dzieje. O co chodzi? Ten budynek pod stacji pierwotnie był oczywiście pod całym stawem. Jednakże teraz, ponieważ staw się zmienia nie do poznania, pomijając to, że nie ma betonu, to powstają nowe wysepki, nowa część kanalizacji, nowa oczyszczalnia, która już powstała, no to również powstaje nowa wyspa i na tej wyspie aktualnie znajdował się ten budynek. A ten budynek nie może się znajdować na wyspie, bo do niego musi być dojazd, po pierwsze, a po drugie nie może być pod wodą, no bo jakby to powiedzieć, on zasila połowę Mokotowa i gdyby przypadkiem wyłączyć połowę Mokotowa z elektryczności, to nie byłoby dobrze. Dlatego aktualnie musi powstać nowa podstacja elektryczna i dopiero wtedy będą mogły rozpocząć się prace przy wyburzeniu aktualnej, które tutaj stoi. Bo oczywiście nie można wyłączyć z użytku starej, dopóki nie powstanie nowa, no bo też by nie było prądu na Mokotowie. Co warto zaznaczyć, tutaj opóźnienia związane są oczywiście z tym, iż to nie było przewidziane w projekcie, że trzeba to przenieść, a urządzenia do nowej podstacji po części są też produkowane na Ukrainie, gdzie, jak dobrze wiemy, trwa aktualnie wojna, dlatego również przez to jest dosyć duże opóźnienie. Jeżeli widzieliście ten budynek, który tutaj stoi, on tutaj stoi, co oznacza, że nie został jeszcze wyburzony. A co jeszcze więcej oznacza, prace w wystawie nie mogły pójść dalszą parą, ponieważ po prostu nie mogą ani tutaj przygotować prac pod wylanie wody, ani przygotować prac pod dalszy etap prac przy tutaj nabrzeżach w tymże rejonie. Dlatego to wszystko na razie stoi. Prace tutaj nie są największe, są oczywiście takie, jakie mogą, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania przy tym stawie centralnym, ale tam w tym miejscu jest wszystko unieruchomione i wstrzymane. Dodam tylko ciekawostkę, że ta informacja, którą czytałem o tym, że faktycznie jest to wstrzymane, co się tam z TVN właśnie 4, jak tam czytałem, to jest informacja bezpośrednio z czerwca tego roku, czyli to już trochę czasu było temu.
Co tylko i wyłącznie pokazuje, że opóźnienie będzie duże. Jeżeli do tego czasu to się nie zmieniło, no to trochę jeszcze tego będzie. Natomiast, jak powiedziałem wcześniej w materiale, to tutaj powstają nowe tereny wodne. To jest między innymi jeden z nich. Te tereny, ponieważ nie są połączone bezpośrednio z częścią stawu centralnego, będą oddane do użytku już trochę wcześniej. Może nie będą wylane całkowicie wodą, ale dla pieszych już po części będą dostępne. Tak samo jak nowa łąka, która tutaj powstaje już z górkami. Ogólnie tutaj dosyć dużo nowych górek też powstaje w ramach tej całej inwestycji. Między innymi po to, aby odciąć się od niektórych ulic, żeby było ciszej. Jak i również po to, żeby na przykład zimą można było zjeżdżać w niektórych miejscach na sankach. Swoją drogą, teraz tak pomyślałem, to nie wiem, kiedy ja ostatnio miałem taką okazję, żeby jeździć gdzieś na sankach. Już pomijając to, że wiecie, zima w Warszawie, to ostatnio mało tego śniegu, a jaki jest to jest win w tym momencie, kiedy nikt tego nie przewiduje. No ale tak to wygląda. Przy okazji tutaj macie budynek Biblioteki Narodowej, która się znajduje właśnie teraz po prawej stronie. I na wprost jest ta nowa część z łąkami kwitnymi i tak dalej, właśnie której zupełnie wcześniej nie było. To się faktycznie dosyć mocno zmieniło, podobnie do tego, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast co do samej przebudowy, faktycznie ja widzę, no oczywiście powoli to wszystko tutaj idzie, nawet już pomijając to opóźnienie, jeżeli chodzi o tą podstację elektryczną, to i tak od dawna ja tutaj widziałem, że no, to powoli bardzo idzie, jeżeli chodzi o ten cały plac budowy, ale po jakichś tam chyba 3 czy 4 miesiącach w końcu na przykład rozbłysły latarnie, w sensie to już jakiś czas temu, już jakieś 2 miesiące temu, rozbłysły latarnie nad drogą rowerową i chodnikiem po części dla pieszych w kierunku Dworca Zachodniego. To faktycznie jest duża zaleta, bo już nie jeździ po ciemku, ale tutaj akurat dosyć często jeździłem latem koło 23, 1 czy 2 w nocy i o wiele to przyjemnie się tędy jedzie, jak jakieś latarnie się świecą i się jedzie przez cały ciemny park. A trzeba pamiętać, że Pole Mokotowskie jest największym parkiem, jeżeli chodzi o całą Warszawę, takim miejskim, i też warto zaznaczyć, że to jest Pole Mokotowskie, nie Pole Mokotowskie. Wiem, że to jest dosyć częsty błąd przez warszawiaków i przez inne osoby, nie bez powodu na przykład zwrócić uwagę, że mamy stację metra Pole Mokotowskie, a nie Pole Mokotowskie, i choć jest podzielona przez niektóre ulice na dwie części, to cały czas to jest jedno wielkie pole. I tu jest jeden fragment, który też chciałem pokazać wam. To jest miejsce właśnie, gdzie jest wymieniana nawierzchnia starego chodnika. Obok jest też stara droga towarowa. Nie do końca wiem, czy ona będzie przewidziana do likwidacji, no bo tutaj już rowerzyści nie jeżdżą, bo są inne nowe drogi towarowe, asfaltowe. Ale tak to wygląda. A tam dalej prosto mam oczywiście pętlę Banacha. I po tej trasie, jak teraz patrzymy, no w przyszłości będzie już jechać tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Już za jakieś, tak liczę, za jakieś 6-7 lat może się tam przejedziemy tramwajem. Więc całkiem niedługo. Mimo wszystko, całkiem niedługo. Natomiast, żeby nie było, że tylko i wyłącznie wam pokazuję całe Pole Mokotowskie, ogólnie też tutaj całkiem przyjemnie teraz się lata, bo już nie ma tych stref bezpośrednio nad całym Polem Mokotowskim. Można bezpiecznie latać niż takie, które robiłem w ostatnim filmie, tutaj pokazując wam to w formie live'a. Pamiętam, że nawet całkiem dużo was obejrzało, też było jakoś wtedy tak nieprzyjemnie, zimno i ponuro. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie tylko i wyłącznie Pole Mokotowskie żyje przebudową Pola Mokotowskiego. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, iż znajduje się tutaj jeden w miarę sławny budynek sportowy. A tu raz jeszcze zetknijcie sobie na ten budynek elektryczny. No tak stoi na środku. Na środku tego placu budowy. Ale dobrze. Nie będę już was tutaj wtrzymać w napięciu. Przekręcamy swoją kamerę. Przekręcamy się całym dronem. I bliżej centrum Warszawy możemy zaobserwować niesamowity budynek, czyli Skra Warszawa. Skra Warszawa, oczywiście, ile by tutaj nie mówić, no tak tylko pokrótce wam powiem, że ona tak wygląda i jest zapuszczona, ponieważ przez jakiś czas była w dzierżawie dla jednego klubu, który Skrę Warszawę utrzymywał i miał utrzymywać się, oczywiście modernizować. Jak wyszło im, to wiemy. Wtedy nie był faktycznie pod władzami Warszawy. To się zmieniło, umowa została wypowiedziana i aktualnie Skra Warszawa przechodzi w teorii, już niedługo pierwszą część remontu będzie przychodzić i umowa na ten element została podpisana jakoś w czerwcu, jak dobrze pamiętam, i nowa Skra Warszawa będzie całkiem ładnie wyglądać, a w drugim etapie połączy się całkowicie z Polem Mokotowskim również jako jeden duży park. I na to nie będę mówić, że też czekam.
Ale jak widzicie, tutaj się na wszystko trochę czeka, ale spokojnie, to już jest koniec tego materiału, więc nie musisz czekać na to. Ale jeśli taki film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli taki film wam się podobał, to koniecznie jeszcze kliknijcie przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego filmu z tej inwestycji. No, pewnie nie za szybko, no bo tu dużo się nie zmienia, ale jakoś może pod koniec zimy to tutaj znowu przyjadę. Chyba że jakaś konferencja będzie, bo coś się wydarzy większego. To nie zmienia faktu, że do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I jutro. Cześć!